Lubimy dobrze zjeść, a nic tak nie łączy, jak wspólny stół i posiłek. Zasiedliśmy przy nim po raz szósty. Tym razem delektowaliśmy się kuchnią niemiecką, prezentowaną przez kucharzy z Waren. Suwałki od 20 lat współpracują z tym nieco ponad 20-tysięcznym miastem uzdrowiskowym, położonym w Mecklenburgii. Co nas łączy poza współpracą samorządową? Tutaj wszyscy są zgodni. Zamiłowanie do ziemniaków. Podczas szóstej edycji kulinarnego pikniku połączonego z rywalizacją mistrzów kuchni musiały się pojawić sztandarowe dania niemieckiej kuchni. Nawiązanie do kuchni niemieckiej, pruskiej, czyli między innymi szpecle, czy kluski. Nic takiego jak kluski z mąki, z jajek, ale zapiekane z serem wędzonym z wiżań. To taki, wykorzystaliśmy tego nasze produkty lokalne, z bekonem, ser wędzony, tak jak wspomniałem. Kluski szpecle, najbardziej popularne badanie w Austrii i w Niemczech. Jadane tak u nas, nie wiem, szare kluchy, tak? Jak babka ziemniacza, no to tam te szpecle są najbardziej popularnym daniem mącznym. Dla tych, których apetyty rozochociła degustacja klusek, Marcin Budynek wraz z uczniami suwalskich klas gastronomicznych przygotował kolejną propozycję. Drugie danie to takie kultowe currywurst, czyli kiełbasa. Kiełbasa z przyprawą curry, kiełbasa w 100% wieprzowa, biała, w białym kolorze. I do tego sos na bazie pieczonych pomidorów i jabłek. Z kuminem i również z przyprawą curry. Do tego placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane też nawiązają się do naszej kuchni podlaskiej. W Poznaniu byśmy na to powiedzieli racuchy, a tutaj takie bardziej placki ziemniaczane, kiełbasa, bardzo aromatyczne, pachnące danie. Oczywiście nie mogło również zabraknąć tego, czym niemieckie panie domów słyną na całym chyba świecie. Potrawa prosta, ale pyszna. Kartofel salat, czyli sałatka ziemniaczana. Sałatka z ziemniaków gotowanych w mundurkach. Jak dobrze wiemy, że wszystkie warzywa, które gotujemy w łupinie lub pieczemy w łupinie, mają więcej smaku. Zapewne nie jedna gospodyni zdziwi się, bo prawdziwa niemiecka sałatka ziemniaczana różni się od tej, którą my jakże często przyrządzamy. Według niemieckiej tradycji kulinarnej do przyrządzenia tego specjału potrzebujemy jeszcze kilku składników. Jakich? Do tego boczek, cebula czerwona, sporo zieleni, pietruszka. Pietruszka, jak dobrze wiemy, dużo witaminy C w pietruszce, czyli daje takie delikatne orzeźwienie. I majonez, niestety nie odchudzony, ale taki normalny, robiony na żółtkach i na oleju i kwaśna śmietana. Dużo, dużo przypraw, między innymi pieprzu świeżo mielonego. A gdzie ogórek? Gdzie ocet? Cóż, eksperci są jednomyślni. W prawdziwej niemieckiej sałatce kartoflanej nie ma tych dwóch składników, a tajemnica niemieckiego specjału tkwi w ziemniakach. Podstawa to musi być dobry ziemniak. Musi być dobra odmiana ziemniaka. Nie może być to taki ziemniak mączny. On musi mieć tej skrobi mniej. Wiem, jak poznawać ziemniaki, czyli przecinamy ziemniaka na pół. Jeżeli trzemy po połówkami, nie mamy skrobi, znaczy się dobre jest na sałatkę. Jeżeli dużo skrobi pozostaje na ziemniaku, dobry na babkę, kiszkę ziemniaczaną. Czyli ziemniak musi być sałatkowy, ugotowany w mundurku lub upieczony, wysudzony, obrany, no i oczywiście połączenie, odpowiednia proporcja majonezu z kwaśną śmietaną. Niemiecka kuchnia szczyci się wieloma znakomitymi daniami. Do najpopularniejszych z nich należy golonka po bawarsku. To, jak mówią lekarze, bomba cholesterolowa i jak mówią kucharze, prawdziwe niebo w gębie. Kogo słuchać? Ja powiem tak, kucharze mają rację, a lekarzy należy słuchać. Ale myślę, że w przyrodzie jest tak, że wszystko jest dla ludzi. Wiadomo jest, że tej golonki, ja nie pamiętam kiedy ostatni raz golonkę jadłem, a dzisiaj spróbuję z przyjemnością z tego względu, że przygotowuje ją niemiecki szef. Swój sprawdzony przepis na ten kawał mięcha ma każdy kucharz, ale warto dowiedzieć się, jakie tajemnice skrywa Robert Sowa. Oczywiście golonka przednia lub tylna, ja wolę przednie, bo zgrabniejsze. Oczywiście zapeklowana, czyli pływa sobie w solance. Później ugotowana, ja lubię ugotować z dużą ilością warzyw, tak jak rosół. I cebula, i czosnek, i włoszyzna, tak mnie nauczono w Austrii. Jak już jest ugotowana prawie miękka, to ją wyciągam, marynuję, musztarda, miód, trochę sosu sojowego. Jak już tak jest dobrze zamarynowana, z parę godzin wkładam do pieca i pieczemy.
dajemy na chrupkość. Ważne jest, żeby w piecu nie była w brytwannie, tylko żeby na ruszcie była położona, a brytwanna pod. Tak, żeby to powietrze chodziło cały czas wokół golonki. Ona jest ugotowana, więc na powiedzmy pół godziny 180, a później wycisnąć na maksa piec 220-230, tak żeby ta skórka była jak najbardziej chrupiąca, bo to tygrysy lubią najbardziej. Gotowanie w plenerze do łatwych nie należy, ale kiedy trafimy do restauracji serwującej niemiecką kuchnię, warto spróbować kilku dań, które z pewnością pozwolą docenić nam smaki naszych sąsiadów. I to nie tylko tych zza zachodniej granicy. Jest świetne Rindsuppe mit Knödel, świetny rosół gotowany z knedlami wątrobianymi, zupa z naleśnikiem z pietruszką krojony w julienne jak na nasz makaron, Schweinebraten, pieczony karczek wieprzowy marynowany sosem kminkowym i dazu Semmelknödel, czyli knödel z bułki, i to też ze względu na oszczędność. Była sucha bułka, pokroili w kostkę, dodali jajko, pietruszkę, cebulkę, czosnek, doprawili do smaku, zrobili knedla, ugotowali, świetny dodatek. Także kuchnia niemiecka jest bardzo zbliżona do naszych smaków, dlatego my bardzo chętnie do Niemiec jeździmy, albo na przykład wypoczywamy w sezonie zimowym w Austrii czy w Alpach Szwajcarskich. No, tam jest to samo. Poważną konkurencją dla golonki po bawarsku okazała się golonka po suwalsku. Przede wszystkim 48 godzin ładnie kruszała i marynowała w piwie suwalskim. Dużo jęczmienia. Zrobiło po prostu bardzo przyjemny, aksamitny smak. Plus lekkie pomidory. Które po prostu razem z piwem nadadzą charakteru. A tutaj dusimy warzywa, czyli jakby esencję naszego ogrodu. Pietruszka, seler, marchewka, odrobina jesieni pod postacią jabłek i cebuli. To wszystko z dużą ilością masła. Ja wiem, że może to kogoś przerażać, golonka i masło, ale potrzebny nam jest tłuszcz, żeby zaakcentować smak. I to jest jakby główna tajemnica naszego zestawu. Masło, jak mawiają mistrzowie kuchni, jest magicznym składnikiem wielu potraw. Najbardziej szlachetne i najbardziej znamienite sosy w historii kuchni świata są po prostu na bazie masła. Także masło ze swą zawartością tłuszczu powoduje, tak jak pani powiedziała, aksamitność i delikatność sosu, a jednocześnie to, że przyjmujemy coś z otoczką tłuszczu, to nie dość, że podbija nam ten smak, wyciąga smak z poszczególnych składników. Dodatkowo tłuszcz jest nam potrzebny w procesie trawienia, ponieważ witaminy i mikroelementy nie przyswajają się przez nasz organizm. Kiedy to masło powinniśmy dodawać na przykład do sosu? To już zależy od sosu i od naszej inwencji. Ale bo może nam zdradzić co nieco. Tu jest naprawdę szerokie pole, bo możemy dodawać masła zmrożone na sam koniec, żeby tylko właśnie dodać aksamitności i gęstości, żeby ten sos podciągnąć. Możemy już od samego początku smażyć poszczególne składniki i przygotowywać te składniki z sosem. My tutaj razem pieczemy się, nadajemy już właśnie tego śmietankowego, kremowego smaku od początku dla warzyw. Bezcenną wiedzą i doświadczeniem profesjonalni kucharze dzielili się również z adeptami sztuki kulinarnej, kształcącymi się w suwalskich szkołach. Ja jestem z roku na rok bardzo zadowolony z tej młodzieży. W tym roku gotuję z nami młodzież, to w zeszłym roku też była, co niektóre osoby były. No jest większa miłość tego gotowania, jest świadomość produktu, znają ten produkt, wiedzą, o czym ze mną rozmawiają. Także ja czuję się mega, mega dumny z taką młodzieżą, że mogę pracować. No i rośnie kapitał, będzie miał kto gotować, także mnie to bardzo cieszy. Znaczy, plusem jest to, że obydwie szkoły, które są w suwałkach gastronomiczne, są na bardzo wysokim poziomie nauczania, także to jest ten plus. Pracownie doposażone, te dzieci mają na czym pracować, wiedzą, jak wygląda piec konwekcyjny, jak wyglądają płyty indukcyjne, także no to tylko się cieszyć. No i mają już pasję do gotowania. Istotna jest jakość tutejszych produktów, ich wielość pobudzająca kreatywność, a tę sprawdzono również, bowiem zadaniem konkurujących ze sobą mistrzów kuchni było połączenie tradycyjnych kulinariów
niemieckich z lokalnymi suwalskimi produktami. Te są prawdziwie niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. Ale wszyscy profesjonalni kucharze podkreślali jeszcze jeden walor Suwalszczyzny. Dzieci mają w ogóle szczęście, że mieszkają w takim regionie jak Suwalszczyzna, ponieważ właśnie styk tych kultur, ta kuchnia białoruska, ukraińska, rosyjska, kuchnia tatarska, kuchnia żydowska, to wszystko to było w tym rejonie. Także no, mają duże szczęście, że mogą z takimi ludźmi, którzy znają tą kuchnię, przebywać w tym regionie. I coś w tym jest, ponieważ konkurs wygrała propozycja z piżarni suwalskiej. Był to śledź z żurawiną na pieczonych jabłkach, z pire ziemniaczanym z prażoną cebulą i serem wędzonym z wiżeń oraz golonka pieczona w piwie z sosem grzybowym i babką ziemniaczaną. Do końca kulinarnego pikniku wydano tysiące porcji przeróżnych smakowitych dzieł. Dzisiaj rozdałem już ponad 100 sałatek kartoflanych niemieckich na dobrym ziemniaku właśnie tutaj z Suwałk. Przygotowaliśmy ponad 100 porcji szpecli, czyli małych kruseczek smażonych ze świeżymi kurkami, borowikami, z cebulą, z trzoskiem, to wszystko zapiekane z serami, więc rozeszło się bardzo szybko. Na tirze, największym futraku naszym dzisiaj, przygotowaliśmy ponad 2000 sałatek, tam trochę innych. Tam idziemy w zgodzie z lekarzami. Sałata, sos winegry na bazie oliwy, do tego oliwki czarne, zielone, kapary, suszone pomidory, wędzony łosoś na gorąco i tarty ser pleśniowy. Więc myślę, że wszystko jest dzisiaj na tej imprezie. No i myślę, że fantastyczne jest to, że udało się połączyć tutaj zarówno kuchnię polską, kuchnię Suwalszczyzny, Podlasia i do tego ta niemiecka kuchnia, gdzie te deutsche Küche und Kartoffelsalat. Und Golonka. A warum nicht? Mahlzeit. Smacznego. Czy było smacznie? Co to takie pyszne jest na twoim talerzu? Latki obacha. Smakuje ci? A jest dobre czy pyszne? Pyszne.